300 milionów meczy. Tyle łącznie mają zagrane te karty, które widzicie na ekranie w najnowszej edycji gry FIFA 23. Jest to skład zbudowany z wszystkich kart, jakie tylko są w Ultimate Team, które na swojej pozycji zagrały najwięcej spotkań. Jeżeli chcecie taki sam odcinek, tylko na przykład z samymi ikonami albo z samymi kartami Inform, to zostawcie pod tym odcinkiem 300 lajków. Od razu jak zostawicie te lajki, nagram dla Was kolejny taki odcinek bardziej ciekawostkowy, ponieważ na takie filmy również na tym kanale musi nadejść czas. Oczywiście na sam początek zostaw suba, nagródź mnie za pracę, nie pominiesz kolejnych ciekawych odcinków z Ultimate Team. Zapraszam do oglądania. Cały składzik zacznę Wam przedstawiać od bramkarza, ale na ten moment powiem Wam tylko jedno. Wybiorę sobie jedną osobę, która zostawi jakiś losowy komentarz pod tym filmem i zostanie ona pozdrowiona na początku kolejnego filmu. Także zostaw komentarz, odpowiem na wszystkie i oczywiście dostaniesz pozdrowienia. Zaczynamy od bramkarza, będę sobie posługiwał tutaj moją tabelką, którą mam na drugim monitorze, więc będę sobie zerkał. Mamy tutaj oczywiście Thibaut Courtois, ma on rozegranych aż 20 milionów gier w całym Ultimate Team i kosztuje zaledwie 60 tysięcy. Jest to mój ulubiony bramkarz w tej edycji gry, rozegrałem nim osobiście około 800 meczy, naprawdę gra mi się nim zajebiście, bardzo mało się wylewa, ma bardzo fajny wzrost i naprawdę 3 gwiazdki słabszej nogi, więc jest spoko bramkarzem według mnie. Uważam, że naprawdę top 3 bramkarzy w całej edycji gry. Z obrony zaczniemy sobie od Kyle'a Walkera, oczywiście pierwsza karta z Premier League. Kyle Walker ma rozegranych 29 milionów gier i kosztuje zaledwie 17 tysięcy. Nie grałem w tym edycji chyba ani razu jego kartą, ale jak co roku po prostu wymiata i dla małego budżetu, dla początkowych składów naprawdę jest bardzo dobra, a nawet na tym etapie gry często spotykam go w naprawdę solidnych składach, także to samo mówi za siebie. Oczywiście jeżeli będziecie grali którąśkolwiek z tych kart, to piszcie w komentarzu, czy ona zasługuje tutaj, albo czy na przykład spodziewaliście się kogoś innego, ponieważ w dalszej części składu naprawdę kilka niespodzianek będzie. Pierwszy środkowy obrońca, czyli Van Dijk, druga karta z Premier League, ma on rozegranych aż 43 miliony gier i już teraz mogę Wam powiedzieć, że Van Dijk ma rozegranych gier najwięcej w Ultimate Team, kosztuje tylko 65 tysięcy, jest naprawdę no i najlepszym obrońcą w grze, jeżeli chodzi o karty złote. Uważam, że naprawdę no do totsów na spokojnie będzie nim można grać, co jest naprawdę chore jak za taką cenę. Statystyki oczywiście zajebiście, bardzo łatwo go połączyć. Drugi środkowy obrońca, kolejny zawodnik Realu Madryt, Eder Militao, ma on rozegranych gier 23 miliony i kosztuje tylko 10 tysięcy. Był tańszy, teraz znowu delikatnie podrożał, naprawdę karta solidna. Na początku grałem nim i naprawdę wymiatał. Cały czas tak naprawdę dałby radę grać, tylko gdyby te statystyki były delikatnie lepsze, ale naprawdę nie jest źle, jak ktoś ma początkowy skład, to tak naprawdę jest to mus, ponieważ takiego obrońcę trzeba w swoim składzie na początku mieć. No i ostatni obrońca, Ferland Mendy, jako tak naprawdę jedna karta z tego składu, którą mam. Oczywiście karta, która co roku jest zajebista, aktualnie kosztuje na rynku 6 tysięcy, ja ją kupiłem za 60 tysięcy, rozegrałem nim 500 spotkań. Ogólnie ma on rozegranych gier 32 miliony w całej grze, naprawdę karta zajebista, bardzo długo nim grałem. Oprócz tego, że w składzie miałem na przykład Zidana, Nazario czy innego Mbappe, no to Mendy cały czas na obronie był, gdzie kosztuje tylko kilka tysięcy. Mendy'ego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Lecimy do linii pomocy, a pomoc zaczyna pierwsza karta specjalna, ponieważ jest to Thomas Lemar. Chodzi oczywiście o tą kartę z Ligi Mistrzów. 86 overalla, ma on rozegranych gier 23 miliony i na ten moment kosztuje 35 tysięcy końców. Nie grałem nim ani razu, chyba tylko w drafcie raz na live udało się zagrać, ale na pewno bardzo fajne gwiazdki, bardzo fajne pracowitości. Naprawdę karta mega uniwersalna, spoko statystyki i tak dalej. Nie dziwię się w sumie, że tutaj się znalazł. Na drugiej pomocy mamy Zambo Anguissę, którym również nie grałem, ale wiem, że dużo osób go polecało. Zamba ma rozegranych 25 milionów gier i kosztuje 35 tysięcy. 3x3 gwiazdki, też nigdy nim nie grałem, ale karta również z drogi do finału, do fazy pucharowej UEFA Champions League i też naprawdę bardzo często przeze mnie spotykana w składach przeciwników. Jak ktoś nim grał, to w sumie napiszcie, czy warto i czy naprawdę jest on aż tak bardzo dobry. I ostatni pomocnik, również karta specjalna, Calvin Phillips oraz kolejny zawodnik z Manchesteru City. Phillipsem sporo w swojej grze grałem, bardzo często na live'ach go polecałem do składu. Kosztuje aktualnie tylko i wyłącznie, z tego co widzę, 30 tysięcy. Ma on rozegranych 22 miliony gier i naprawdę solidny zawodnik. Jak na swoją cenę uważam, że do początkowego składu bardzo warto go zrobić, ponieważ raz, że bardzo łatwo go połączyć na przykład z Kyle'em Walkerem, a dwa, że naprawdę stosunek ceny do jakości jest zajebisty. Przechodzimy do napastników. Pierwszy napastnik i chyba największe zaskoczenie tego składu, ponieważ na prawym skrzydle mamy Ikonę. On kosztuje aktualnie 20 tysięcy końców i ma rozegranych aż 26 milionów gier. Naprawdę bardzo, ale to bardzo się zdziwiłem, że ten Ikonę tutaj jest, ponieważ naprawdę nie spodziewałem się go tutaj. Ja nim grałem i jakoś bardzo wrażenia na mnie nie zrobił, ale naprawdę statystyki z tego co widzę ma fajne. Tyle, że na tym etapie gry nie oszukujmy się, raczej już rady nie będzie dawał, ale zobaczymy jak na przykład będziemy sobie robić takie samo podsumowanie za 3 miesiące, czy również ten Ikonę tutaj będzie. Także bardzo ciekawa
ciekawa karta. Jak nim graliście, to też możecie napisać w komentarzu, czy w sumie daje radę, bo aż jestem ciekawy. No i na napastniku Cristiano Ronaldo. Tu też trochę się zdziwiłem, ale nie aż tak bardzo. Ronaldo aktualnie kosztuje na rynku, z tego co widzę, 75 tysięcy i ma rozegranych 40 milionów gier. Jest to druga liczba po Van Dijku, oczywiście w rozegranych grach. Spoko statystyki, Ronaldo nikomu nie trzeba przedstawiać w tym roku, trochę mało pace'a. I gdyby miał tego pace'a o 5-6 więcej, na pewno byłby dużo, dużo droższy i dużo, dużo lepszy. Dużo więcej meczy miałby rozegrane, ale Ronaldo to Ronaldo, więc tutaj nie ma co mówić. I ostatnia karta w tym składzie, oczywiście Vinicius. No i tutaj chyba jego, jak ktoś z was zobaczył ten odcinek, to na pewno się spodziewał. Vinicius ma rozegrane 35 milionów gier i kosztuje 20 tysięcy. Bardzo długo nim grałem, często nawet spotykam go teraz w składach. 5 na 4 gwiazdki i Viniciusa również nikomu nie trzeba przedstawiać. Cały skład prezentuje się następująco. Żeby sobie zbudować taki skład, musielibyście wydać około 400 tysięcy, w zależności oczywiście od platformy. Zbudowałem sobie skład na Foodminie, prezentuje się on tak, jak sobie będziecie chcieli zagrać. Naprawdę sporo zgrania można zbudować. Naprawdę skład jest uniwersalny, ponieważ możecie grać w formacji 4-4-2, możecie grać w formacji 4-1-2-1-2 wąsko, możecie grać w 4-2-3-1, ponieważ naprawdę Lemar jest kartą uniwersalną i może grać on na większości pozycji, także naprawdę składzik fajny, składzik, którym można się fajnie pobawić, tylko na tym etapie gry wydaje mi się, że dawałby radę, ale jednak dużo częściej spotykalibyście składy dużo, dużo lepsze. Oczywiście wszystkie statystyki brałem z Foodbina i naprawdę możecie się zdziwić, że kilku kart nie było, ponieważ na przykład taki Teo co prawda ma na przykład więcej meczy niż Kyle Walker, ale co prawda oczywiście na tej pozycji był już Mendy, tak samo Neymar również ma bardzo dużo meczy, ale na jego pozycji był już Vinicius, czy na przykład tak samo Mbappe na przykładzie Ronaldo. Naprawdę tych kart jest sporo, także tych odcinków z tej serii może być bardzo dużo, ponieważ możemy sobie nagrać same informy, mogę nagrać tylko karty specjalne, mogę nagrać tylko ikony, mogę na przykład zrobić taki skład z Ekstraklasy. Naprawdę piszcie w komentarzach, czy byście takie odcinki chcieli. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jak dobijecie te 300 lajków, to oczywiście taki odcinek na moim kanale się jak najbardziej pojawi. Nie chcę tego odcinka jakoś na siłę przedłużać, ale muszę to powiedzieć, ponieważ nowy miesiąc, a nowy miesiąc oczywiście oznacza nowe miejsca na moim Discordzie handlowym, także jakby ktoś chciał sobie zarobić, ktoś na przykład chciałby sobie zbudować taki skład, jak widzieliście w odcinku, albo dozbierać na jakąś inną kartę, to oczywiście pamiętajcie o tym, że tutaj na moim Discordzie macie zaproszenie w opisie tego filmu, można kupić rangę Fifacz, tu macie napisany cennik, jest to płatność jednorazowa, płacicie raz i macie do czerwca dostęp, tu macie napisane, co ona wam daje, a tu na kanale możecie sobie poczytać opinie ludzi, którzy taką rangę już w zeszłym roku mieli. Są nowe miejsca, nie wiem ile tych miejsc dokładnie nie będzie, ponieważ jeszcze tego nie liczyłem, ale tak jak mówię, jest środa, wydaje mi się, że przez 2 tygodnie na pewno te miejsca będą, ale kto pierwszy, ten lepszy. Też jak płacicie, no to raczej lepiej mieć więcej tych dni czasu na zarobek aniżeli mniej, a też oczywiście zbliża się weekend, a im bliżej weekendu, tym zarabia się lepiej, także dzięki bardzo za ten odcinek. Widzimy się na live'ie na Twitchu o godzinie 18:00, tam będziemy handlować, będziemy sobie grać kwalifikacje, także sporo paczek będzie i do zobaczenia w kolejnym odcinku pojutrze, także siema!